Witamy widzów TV28. To jest program Rzut Okiem na Samorząd. A my dzisiaj spoglądamy na gminę Limanową i na pana Stanisława Muńskiego, przewodniczącego Rady Gminy, który startuje i ubiega się o fotel wójta gminy Limanowa. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam wszystkich mieszkańców. Panie Staszku, dlaczego zdecydował się pan ubiegać o fotel wójta gminy Limanowa? Panie redaktorze, pozwolisz, że najpierw może powiem coś o sobie. Więc nazywam się Stanisław Młyński, jestem mieszkańcem gminy Limanowa od samego zarania. Z wykształcenia jestem politologiem, z samorządem gminy Limanowa jestem związany 17 lat. Pełniłem różne funkcje w Radzie Gminy. Przez ostatnie dwie kadencje pełnię funkcję przewodniczącego Rady. Poza tym jestem żonaty, mam troje dzieci. No i chyba może tyle wystarczy. To teraz to pytanie, dlaczego zdecydował się pan startować właśnie do urzędu wójta gminy Limanowa? Drodzy mieszkańcy, drodzy wyborcy, chcę podkreślić w tym miejscu bardzo duże doświadczenie moje, które zdobyłem przez ten okres czas, który był mi dany przez państwa, aby zarządzać gminą Limanową, czytaj Rada Gminy. Doświadczenie, które zdobyłem, chcę przełożyć na rozwój gminy Limanowa. Chcę podkreślić, że współpracowałem z dwoma wójtami z różnych opcji politycznych. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu rozeznaniu ja wiem, co tak naprawdę ludzie potrzebują. Mam wielki szacunek do wszystkich mieszkańców. Myślę, że wszyscy się o tym przekonali. Poza tym jest gmina Limanowa jest mi bardzo przyjazna i chcę, aby motto, które jest podane, gmina Limanowa bliżej ciebie, odzwierciedliło się w rzeczywistości, czyli w realu. Na pewno chcecie państwo wiedzieć, jak będzie kampania wyglądała. Chcę podkreślić, że ja w szczególny sposób będę kładł nacisk na program, który mam przygotowany dla rozwoju, dla dobra tych mieszkańców. Jestem święcie przekonany, że ten program będzie dla każdej grupy społecznej przyjazny. Ta kampania nie będzie z mojej strony w formie krytyki, tylko w formie podania tego, czego ja będę realizował podczas, jeżeli państwo dacie mi mandat zaufania. Panie Stanisławie, ja troszkę sprowokuję pana tutaj. Wspomniał pan o współpracy z dwoma wójtami, ale też chciałem zapytać, skoro był pan przewodniczącym Rady Gminy Limanowa, a w tych konkurach, można powiedzieć, do Urzędu Wójta Gminy Limanowa również wybiera się pan Jan Skrzekut, no to by się wydawało naturalnie, że no tutaj on pewnie od pana oczekiwałby takiego wsparcia, bo w sumie za to, co wydarzyło się w ciągu tych 5 lat, odpowiada zarówno i wójt, jak i Rada Gminy, która ma tą taką moc uchwalania pewnych rzeczy, przynajmniej tych ważnych, chociażby budżetu. Więc dlaczego tutaj pan nie wspiera właśnie wójta Jana Skrzekuta w tych wyborach, tylko postanowił sam zawalczyć o ten urząd? Drodzy mieszkańcy, w odpowiedzi na to pytanie chcę podkreślić dwa aspekty tego. Pierwszy aspekt to jest to, że wójt wykonuje zadania, które mu zleca Rada. Rada jest organem uchwałodawczym i trzeba być świadomym tego, jeżeli Rada nie uchwali, począwszy od budżetu, kolejno przez różny rodzaj inwestycji, to wójt tak naprawdę będzie tylko administratorem tego budżetu, który posiada w swoim zakresie. Chcę również podkreślić, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Dla mnie, dla naszej jedynastki, która była cały czas stabilizatorem, a równocześnie recenzentem tego, co Urząd Gminy Limanowa robił, jest istotą to, że nie było znaczenia,
i zabarwienia finansowego, tylko był nam cały czas, nasze motto to było rozwój naszej gminy bez względu na przynależność, co ja określiłem już na pierwszej sesji, że samorząd to nie jest miejsce do polityki, tylko samorząd jest do tego, aby się rozwijał, wspierać, i dobro mieszkańców powinno być najważniejsze. Chciałem w takim razie dopytać, to dobro mieszkańców, mogę powiedzieć, że przewija się przez usta wszystkich kandydatów, którzy no, chcą przekonać do siebie wyborców i, no, i zdobyć ich zaufanie. Czy w przeciągu tych przeszło już 5 lat trwania kadencji, no, miał pan jakieś po prostu inne zdanie niż urzędujący wójt? Nasze relacje i swoje zdanie w każdym miejscu były różne. Niemniej jednak jestem człowiekiem kompromisu na zasadzie, że nie jestem zero-jedynkowy. Decyzja o rozwoju gminy, o inwestycjach zapadała po naprawdę burzliwych dyskusjach i myślę, że z takich różnorodności zrodziło się wiele pomysłów, które były inspiracją do kolejnych inwestycji. Patrząc na obrady sesji Rady Gminy Limanowa, co prawda może w przeciągu tej kadencji byłem na 6-7 może tych sesjach, ale większość była szansa oglądać przez internet. No, wykazał się pan tutaj chyba, no i to każdy mówi, taką mocą sprawczą, bo no, nie było dużo takich momentów, gdzie na sesji, tak jak chociażby w innych samorządach, no, radni nieładnie mówiąc rozrabiali albo no, chcieli troszkę zaburzyć chociażby obrady. No pan tutaj chyba trzymał dość rękę na pulsie, przynajmniej z tymi radnymi, o których pan wspomniał. Dlatego chciałem pana prosić właśnie o tą ocenę, czy przeszło tych 5 latach, no, to co myśmy oglądali na zewnątrz, no, zupełnie inaczej wyglądało chociażby w komisjach? Zdecydowanie inaczej i my jesteśmy wszyscy świadomi. Pytanie, co mieszkańcy oczekiwali? Czy kłótni? Czy oczekiwali normalnej, merytorycznej, spokojnej pracy, której ja jestem zwolennikiem. Nie można pozwolić na to, żeby sesje czy rady odbywały się w jakichś niewłaściwych rozmowach. To ja po to tam byłem powołany, po to mam... jestem, można powiedzieć, tam postawiony, żeby w dobry sposób zarządzać, czego nauczyłem się niejednokrotnie już wcześniej, że umiem pracować w grupie. Dla mnie team i to, co chcemy osiągnąć jako gmina, jako mieszkańcy, jest najważniejsze. I czego dowodem jest, można zrobić igrzyska, bo to nie jest problem. Ja to też umiem zrobić. Ale uważam, że normalna praca powinna się odbywać bez względu, czy to jest sesja rady i ona jest transmitowana, czy nie. Bądźmy sobą, trzeba być zawsze człowiekiem, bez względu na miejsce, na czas, na status społeczny. Wspomniał pan o 11 radnych, którzy jakby stanowili o sile tej poprzedniej rady gminy Limanowa. Chciałem zapytać, czy już pana drużyna jest gotowa do działania właśnie w tej kampanii wyborczej i no, czy już jesteście zwarci do tego, aby no, troszkę powalczyć o większą ilość tych mandatów? Tak, drużynę mamy gotową. Drużyna to przedział od seniorów przez średni wiek, przez młodych. Przede wszystkim, a co najważniejsze, mamy bardzo dużą ilość pań, nie tylko wymagającą z racji parytetów, mamy więcej. Panie w szczególny sposób są bliskie rodzinom, które są bardzo istotne i one są podstawą bytowania w naszej społeczności, nie tylko. Przy czym chcę zwrócić uwagę, że wszystkie profesje, które są począwszy od
kandydatów, którzy startują z naszej grupy, to jest grupa, którą reprezentuje prawnik, to jest grupa, która reprezentuje nauczycieli, to jest grupa, która reprezentuje przedsiębiorców, to jest grupa, która reprezentuje seniorów i to jest największa grupa pań, które reprezentują panie, bo to one, myślę, najwięcej wniosą do przyszłej rady. To dopytam, byłby pan skłonny i gotowy wziąć udział w debacie, którą zamierzamy zorganizować? Pytamy każdego z kandydatów, którzy no, chcą jakby troszkę się zaprezentować. No, debata troszkę różni się innymi regułami. No i dlatego pytam, czy taka telewizyjna debata by panu odpowiadała? Z wielką przyjemnością wezmę udział w tego typu debacie. Ta debata pewno w jakimś stopniu pokaże i każdy z tych kandydatów przedstawi swoją wizję na rozwój tejże gminy, a równocześnie będzie miał okazję zaprezentować się w ważnych mediach w Limanowej. A równocześnie mieszkańcy będą mieć też szansę jakiegoś poglądu na każdego jednego z kandydatów. Z tego, co pan tutaj mówił, to wnioskuję, że pan również nie obawia się takiego starcia, nieładnie rzecz ujmując, troszkę posługując się taką terminologią sportową, debaty wyborczej. Czy wziąłby pan udział właśnie w takim wydarzeniu, które chcemy zorganizować? Z wielką przyjemnością spotkam się z kandydatami. Będzie możliwość to przekazania mieszkańcom gminy Limanowa swojej oferty, również programu i co istotne, że mieszkańcy też będą mieli taki czas, który poświęcą i podejmą decyzję, na którego kandydata warto oddać głos. No i na koniec, w czym miałby się pan różnić, jeżeli chodzi o sprawowanie funkcji urzędu wójta od obecnie urzędującego, bądź też aspirującego, podobnie jak pan, młodego człowieka, jest troszkę już z innej generacji, Damiana Króla, pewnie tą wizję jego urzędowania nasi widzowie poznają, ale chciałbym pana właśnie o to zapytać. To pytanie należy odpowiedzieć tak. Każda grupa, która jest reprezentowana w naszym komitecie wyborczym, jestem święcie przekonany, że dzięki takiej fajnej reprezentacji przygotowanej merytorycznie, jesteśmy w stanie przekazać to, czego mieszkańcy oczekują, czyli sprostać ich potrzebom. To w takim razie chciałem dopytać, bo troszkę jakby pan uciekł od tej odpowiedzi, w czym miałby się pan różnić w sprawowaniu tej władzy od obecnie urzędującego wójta, bądź też młodego człowieka, o którym już mówiliśmy, czyli o panu Damianie Królu. Panie redaktorze, doświadczenie, które posiadam, jest na tyle inspirujące i w połączeniu z naszym programem wyborczym, że jakość zarządzania naszym samorządem będzie na pewno na wysokim poziomie, a co za tym idzie w kierunku jak najlepszego bytowania mieszkańców w gminie Limanowa, jak również w relacjach nie tylko w stosunkach międzyludzkich, ale również między samorządami, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o współpracę i osiągnięcia celu zamierzonego przez nasz komitet. W takim razie dziękuję panu bardzo za rozmowę i mam nadzieję zobaczyć się właśnie na tej debacie zarówno z panem, jak i z pozostałymi dwoma kandydatami, a ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście dziękujemy również widzom za to, za uwagę i poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek programu Rzut okiem na samorząd.